No nie mogliśmy się z tym pogodzić od samego początku. Pojawiały się od razu pytania, no dlaczego, dlaczego właśnie on? Po długich, ciężkich miesiącach w strachu, też w nadziei, że to nie to. Niestety otrzymaliśmy wynik, wyrok na Piotrusia, że jest to dystrofia mięśniowa Duchenne. Niedowierzanie przede wszystkim, jak to możliwe. Piotruś urodził się jako zdrowy, silny chłopiec, a tu taka straszna choroba. Myślałem, że nie ma dobrego rozwiązania tej sytuacji, że po prostu ta choroba będzie postępowała i rokowania są złe. Ale jak się pojawiła ta terapia, no to postanowiliśmy zebrać te pieniądze, bo tylko tak możemy Piotrusiowi pomóc. Jeżeli Piotruś otrzyma ten lek, to no będzie żył, po prostu będzie normalnie żył, jak rówieśnicy. Potrzebujemy bardzo wielu ludzi, żeby udało się nam tę kwotę zebrać. Cała Polska musi się dowiedzieć o tym. Prosimy, a wręcz błagamy ludzi o wielkich, dobrych sercach o pomoc w zebraniu tej gigantycznej kwoty 15 milionów złotych. Prosimy chociaż o złotówkę.